wywiesić lampki na balkonie, posprzątać i ozdobić mieszkanie, kupić prezenty, a i jeszcze choinka. Tak zwykle wygląda nasz kalendarz przed świętami, a tak naprawdę wciąż czegoś brakuje i to tego najważniejszego. Miejsca na chwilę relaksu i radości z nadchodzących świąt. Dlatego wspólnie chcemy Państwu umilić ten zabiegany grudniowy czas. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu. Przez cały grudzień w muzyczny sposób będziemy świętować wszystkie ważne życiowe chwile. Poczujemy świąteczny klimat, jednak pamiętajcie Państwo, że najpiękniejszą magię świąt tworzycie Wy. Reszta to dodatek. A już teraz serdeczne słowa kierujemy do wolontariuszy, którzy dokładnie 5 grudnia obchodzą swoje święto. Chcielibyśmy uścisnąć wszystkie pomocne dłonie i serdecznie podziękować każdemu z Was osobna. Jak pisał Julian Tuwim, dwa szczęścia są na świecie. Jedno małe, być szczęśliwym, drugie wielkie, uszczęśliwiać innych. Doświadczenie zdobyte w wolontariacie często później procentuje w dorosłym życiu. Ciekawe, ilu marynarzy z 1990 roku w wykonaniu artysty pochodzącego z Madrytu, hiszpański artysta, posłuchajmy. Bożego Narodzenia pozostało niecałe 20 dni, więc to idealny moment na to, aby pomyśleć o prezentach dla najbliższych.pl. Szczegóły oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej TVP3 Bydgoszcz. Nadziei, wiary oraz siły do pokonywania trudności dnia codziennego z okazji 48 urodzin dla pana Dariusza Kowszewicza z Nowej Wsi przesyłają przyjaciele. Dla solenizanta wybrali utwór polskiego piosenkarza, aktora i jednocześnie pierwszego polskiego supermodela. Przed państwem Waldemar Goszcz w utworze Orfeusz. Posłuchajmy. Gość, który wspaniałym głosem ogrzał nasze serca, a co teraz przed nami? Oczywiście kolejne życzenia. Solenizanta śpiewa polska artystka, która zadebiutowała w wieku 14 lat w zespole pieśni i tańca Transportowiec w Koszalinie. Krystyna Giżowska w utworze Powiedz, czy mnie kochasz. Wam może przekazać bliskim dobre słowo na antenie telewizji regionalnej. Wystarczy wysłać wiadomość mailową na adres życzenia@tvp.pl. Cały regulamin znajduje się na stronie internetowej TVP3 Bydgoszcz. Czasami poprzez muzykę można wyrazić dużo więcej niż za pomocą słów. Podobnie jest zresztą z tańcem. Spróbujmy teraz połączyć jedno i drugie. Utwór, który już za moment został okrzyknięty największym hitem 35-lecia Budki Suflera. To właśnie ta piosenka wywindowała zespół na same szczyty. Co ciekawe, utwór jest znany także za granicą. W 2001 roku swoją wersję hitu Budki Suflera nagrał tajwański zespół Power Station. Teraz w oryginalnej wersji tego utworu. Budka Suflera i takie tango. Życzenia od serca, tym razem napisane wierszem, kierujemy do pana Macieja Boińskiego z Nakła z okazji urodzin, które przypadają dokładnie na 8 grudnia. Wiele uśmiechów, a mało żałości, długich lat życia w szczęśliwości. Dobrego zdrowia i pomyślności, jak najmniej smutków, dużo radości. Dużo przygód, morza wrażeń, moc słodyczy, nic goryczy, tego tobie Ilona z Amelią życzy. Kończymy nasze spotkanie, ale zaraz, czego Państwu życzyć na przypadające jutro Mikołajki? Może po prostu chwili tylko dla siebie. Zapraszamy już za tydzień na jubileuszowy odcinek programu Życzenia od serca. Umili go wyjątkowy gość, tak więc koniecznie bądźcie z nami. Życzymy przyjemnego wieczoru i nie zapomnijcie na jutro wyczyścić butów. Do zobaczenia.